Dawid ustawia kolegów, pokazuje jak mają się rozbiec. To jest na wysokość 16 metra do Świderskiego. Ten próbował zgrać piłkę do Krykuna. Ten oddaje! Gol! 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 18 minuta, Siergiej Krykun, Resowia prowadzi na Wyszeńskiego. 1-0 i to jest akcja, której Krykun wywalczył. Odwrócił się i z ostrego kąta w długi róg umieścił piłce i teraz będzie więcej spokoju. Ja podkreślałem, że te 4 ostatnie minuty to była już Resowia, która sobie pożartowała i ruszyła ostro do przodu, a zakończyło się to już w 15 minucie bramką Siergieja. Nie pozwalają już na wyprowadzanie piłki z środka boiska, tylko już jakieś 40, może 45 minut od bramki Sasiaka próbują przejąć akcję, tak jak teraz Kaliniec wraca Przybecki. Piłka w polu karnym, uwaga, spore zamieszanie, groźna sytuacja i bramka. I to jest właśnie ta taka nonszalancja. No stanęli wszyscy, patrzyli, jakby ta piłka miała wybić się sama. 44 minuta, Błękitni po akcji z niczego, ale zamieszał kompletnie w okolicach 11 metra wszystkich zawodników i 1-1, no i teraz zacznie się nerwówka.